Coraz częściej ludzie zastanawiają się głęboko nad swoim życiem, ale to zależy, na jakim etapie swojego życia się znajdujemy. Kiedyś był jeden pomysł na to, jak powinniśmy realizować swoje życie i on został narzucony i ludzie po prostu mieli pójść do szkoły, następnie mieli sobie znaleźć męża albo żonę, pracę, mieć najlepiej dwójkę dzieci, dom, samochód, psa i w niedzielę pojść do kościoła, a później pójść do rodziców na obiad. Pojechać na wakacje dwa razy do roku nad morze i w góry, i to już była gotowa koncepcja na życie. Żadnych własnych pomysłów i, i tak dalej. A teraz coraz częściej okazuje się, że jednak możemy realizować inne scenariusze swojego życia. I to powoduje, że ludzie czasami też czują się zagubieni i szukają tego, co jest im narzucone, a co jest tak naprawdę ich. Dlatego w okolicach na przykład 30 roku życia już robią swoje takie głębsze podsumowania życiowe. E, dlatego też e, czasami, kiedy kończą studia, to na przykład biorą tak zwany gapier, czyli tą, ten rok przerwy, po to, żeby wsłuchać się w siebie, podróżować, e, zająć się zupełnie czymś innym, e, albo po maturze już to robią i, i dopiero poszukać siebie, odnaleźć siebie. E, dają sobie szansę na to, żeby, e, żeby skontaktować się ze swoimi emocjami i potrzebami. Ludzie w okolicach 40 roku życia zastanawiają się, czy warto było tak zabijać się dla pieniędzy i inwestować tak dużo czasu w swoją karierę, ponieważ z reguły już mają swoje pierwsze zabawki takie kupione. No i tak, jest, jest mnóstwo takich momentów, w których się zastanawiamy, natomiast na co dzień większość osób jest zabiegana totalnie i skoncentrowana jednak na realizowaniu swoich planów.